Mariusz Kozłowski, witam serdecznie i zapraszam na program, w którym dzisiaj będziemy z kamerą na rozpoczęciu sezonu motorowego w Koszalinie. Będzie także nowy model od Toyoty Highlander. Zapraszam gorąco. W niedzielę 16 maja w Koszalinie po rocznej przerwie zainaugurowano hucznie i głośno, jak przystało na okoliczności, kolejny sezon motorowy. Od wczesnych godzin porannych do motoparku zjeżdżali się motocykliści z całego regionu. Wymyśliliśmy sobie taką troszeczkę inną konwencję tego otwarcia, żeby zrobić taki motobazar tu na Pomorzu. Brakuje jest takich właśnie imprez handlowych, gdzie no każdy motocyklista, który już parę lat jeździ, ma jakąś kurtkę, z której już wyrósł, albo po prostu przestała mu się podobać. I fajnie jest przyjechać, zaprezentować te swoje rzeczy, wymienić się, czy tam sprzedać za parę groszy. Niech komuś innemu jeszcze służy ta odzież. No to też tutaj widać, że ludzie rozmawiają, no jest to zapotrzebowanie na... Stęsknieni też trochę chyba, nie? Tak, stęsknieni za sobą po prostu. To było widać też i na mszy dzisiejszej. Biskup nam celebrował i święcił motocykle i to widać jest tu na bazarze, że przyjeżdżają i po prostu człowiek do człowieka lgnie. Pomimo tej pandemii, tego dystansu, trudno jest tutaj opanować sytuację, że tak powiem. Powiedz, a jak u ciebie ta pasja zaczęła się, jak dawno? No ja tu chodziłem do samochodówki po sąsiedzku od młodych lat tutaj i trochę tymi wózkami czy kartami jeździłem trochę. Troszeczkę to były inne motocykle, potem przerwa, małżeństwo, dziecko, ale... Druga młodość teraz. Tak, jak się ma to już w żyłach, to tą etylinę, no to trzeba już po prostu jakoś tak ciągnąć tą pasję. Pasja jest fajna, pasja jest piękna. Nasz klub Adventure jest to klub typowo turystyczny. Jeździmy, zwiedzamy. Polska jest piękna i po prostu no, pasja. Przekrój jednośladów przeogromny od skutera do chopera, od poczciwego komara na trajkach kończąc. Na miłość do jednośladów nie uznaje metryki, może dopaść każdego w każdym wieku. Jest frajda niesamowita. Jak byłem młody jeździłem, ale kiedyś to były tylko WSK, prawda? A teraz tak sobie kupiłem lepszy motorek i lubię to. Ta pasja trwa tak od małego, nazwijmy to? No tak, od małego. Myślę, że były lata przerwy, kiedyś nie było człowieka stać na motorki, nie? A teraz już wiadomo. Dzieci odrosły, dziewczyny już są duże. Czuje się pan bezpiecznie w konfrontacji z samochodami na ulicach? No wie pan, trochę mam cyka, nie powiem, bo długo nie jeździłem, nie? Ale daję sobie radę. Pandemia nie ominęła także motoparku, jednak ten sezon ma być zdecydowanie lepszy. Plany mamy duże, mam nadzieję, że w tym roku już te plany nam wypalą, tak jak mieliśmy, jak mamy to zaplanowane. Mamy dużo imprez motocyklowych, bardzo dużo szkoleń motocyklowych, tak naprawdę prawie, że w każdy weekend się odbywają. Mamy supermoto, mamy pitbajki, Mistrzostwa Polski, mamy imprezy samochodowe, mamy zloty, dzisiaj tak właśnie otwarcie. Także naprawdę w tym sezonie to, czego nie odbyło się w tamtym roku, przełożyliśmy na ten sezon, skumulowały się jakby dwa lata w jeden sezon, więc mam nadzieję, że mieszkańcy Koszalina będą mieli gdzie spędzać wolny, fajny weekend. A drift jakoś w odwrocie jest trochę? Nie, też oczywiście zostawiliśmy. Jedna impreza w roku, tak jak zawsze, nie przesadzamy z tymi imprezami samochodowymi. Będzie w sierpniu duża jedna impreza, także na pewno dla każdego z miłośników motoryzacji, z każdej maści, od motocykli po samochody coś znajdziemy. Motocykle to nie jest wyłącznie męskie hobby. Coraz więcej kobiet można spotkać w roli kierowcy jednośladu. Motosport nie ma podziału na płci, coraz więcej dziewczyn jeździ motocyklami i naprawdę jeżdżą świetnie. Wydaje mi się, że z roku na rok coraz jest to popularniejszy sport wśród dziewczyn i może nie ma jednak większości kobiet w motosporcie, ale wydaje mi się, że bardzo dużo dziewczyn jeździ i bardzo zachęcam wszystkie dziewczyny do trenowania. Na ścigacze, jakie tu prędkości rozwijasz? No to jest akurat mała pojemność R3 i w zależności od toru no nie pozwala jednak R3 na bardzo duże prędkości. No, maksymalna prędkość na prostej to jest 180 km na godzinę, aczkolwiek no, najwięcej przyjemności jest jednak w jeździe w zakrętach. Czyli im większa prędkość w zakręcie, tym jest przyjemniej. Z radością opowiadasz, że nie ma jakiegoś strachu, obaw, wypadek, stłuczka, coś? Nie, oczywiście w głowie jest bardzo dużo rozsądku, ale staram się nie jeździć szybciej niż
na tyle, na ile pozwalają mi umiejętności. Także no, oczywiście tutaj na jakąś tam większą pewność w jeździe motocyklem, na mocniejsze złożenie, większe prędkości w zakręcie, no pozwalają na pewne umiejętności i trening. Tutaj trening jest niezwykle ważny. Motocykl nie waży 3 razy więcej od Ciebie, to w prowadzeniu nie ma problemu? Nie ma problemu, ponieważ jeżeli tutaj ma się opanowaną technikę i wszystko właśnie robi się tak technicznie, to można sobie poradzić z motocyklem, który faktycznie waży prawie 200 kg, może 180 kg z płynami eksploatacyjnymi, także więcej, kilka razy niż ja, ale jest to wszystko jak najbardziej do wytrenowania i do opanowania. Ale oczywiście trzeba mieć taki rozsądek i możliwie jak najbardziej się zabezpieczyć, także wszystkie protektory chronią na pewno przed kontuzjami. Głównym punktem jak zawsze była parada ulicami miasta, tym razem nieco inną trasą i w deszczu, ale to nie przeszkadzało w dobrej zabawie. Widok motocyklisty lub osoby jadącej na skuterze to już codzienność. Jednoślady stały się bardzo popularnym środkiem transportu i to nie tylko w sezonie letnim. Są niezastąpione podczas jazdy przez zakorkowane miasto, pozwalając bez problemu przemknąć między samochodami. Nie musimy się także martwić o miejsce do zaparkowania, ponieważ motocykl czy skuter zmieści się zazwyczaj wszędzie. Dlatego patrzmy teraz częściej w lusterka. Motocykle są wszędzie. Street food, wbrew powszechnej opinii, nie jest zupełnie nowym zjawiskiem na polskim rynku. Już do dawna przy placach targowych lub na dworcach można było kupić ciepły posiłek właśnie w przyczepach lub w odpowiednio przygotowanych do tego furgonetkach. Jednak to, co wtedy było serwowane, pozostawiało wiele do życzenia. Dziś food trucki to prawdziwe mobilne restauracje, dbające o jakość, smak i unikatowość swoich potraw. Taki szybki przepis na pysznego burgera, tajemnica, czy może zdradzić? No, musi być przede wszystkim bardzo dobra wołowinka, no i dodatkowo składniki, nie? Tam jakieś odpowiednio dobrane, tak jak u nas na przykład, wiesz, z gruszką serwujemy burgery. No takie, wiesz, fajne dodatki muszą być się komponować, ale przede wszystkim mięsko dobre musi być. Z jakiej części, tak bym, krowy pochodzi to mięso? Wiesz co, z karkówki, udźca i łopatki wołowej. I jeszcze dodatkowo tam tłuszczyk jest w 20% dodawany i to wszystko mielimy, formujemy i później wrzucamy do naszego grilla. Stopień wysmażenia klient sobie wybiera, czy tam wy narzucacie? Tak przeważnie na medium smażymy, no ale jak ktoś chce, wiesz, to od blue do well done'ów robimy, nie? To jest, wiesz, bardzo dobre mięso. Ja sam jem na blue, czyli to jest, wiesz, stopień mniej niż rare jeszcze, nie? Czyli na 30 sekund na stronkę przekręcamy 30 sekund i... Jakie jeszcze egzotyczne dodatki macie poza gruszką? Wiesz co, to chyba ta gruszka jest taka najbardziej, no ewentualnie taka francuska wersja burgera, camembercik z żurawiną, orzechami. Ten samochód wśród food trucku wyróżnia się znacząco, bo to pizzeria przenośna. Tak, dokładnie. Mamy piec zapalony drewnem, 2 komory, 450 stopni, więc pizza szybko i dosyć bardzo dobra. Jesteś bardzo... Z czym najbardziej popularna, z czym jest? No, tak jak w większości, zawsze z salami najwięcej idzie, tak? To jest dosyć delikatnie pikantna, z troszeczkę cebuli dajemy, no ale to jest taki konik, że wszyscy dom salami wybierają. Jakiś patent na ciasto? Tajemnica. Nie możemy zdradzić, tak. Specjalnie przyjechaliśmy z tym ciastem z Łodzi, więc, ale nie możemy zdradzać szczegółów. Jak zabraknie, co jesteście w stanie tutaj dorobić, czy nie? Tutaj nie, ale jesteśmy w stanie je dowieść, że damy cynk kilka godzin wcześniej, dzień wcześniej i może na następny dzień przyjadą. Przychodzi na myśl tak frytka inaczej, dobrze kojarzę? Tak, to jest, dokładnie mówiąc, są to sprężynki ziemniaczane ze świeżych ziemniaków. Możemy posypać je różnymi smakami, mamy 30 smaków. Taki specjalny ziemniak musi być? Musi być ziemniak, który ma mało wody, no i musi być dobry. Mamy akurat odmianę czerwoną ziemniaków, które się najlepiej spisują, jeżeli chodzi o takie dania, które są smażone, frytki i innego typu rzeczy z ziemniaków. Mamy też zakręconą frytkę na patyku, wielkość ma 80 cm i dużo innych przysmaków. Jak długo to się smaży, taka spirala? Taka spiralka się smaży, jak jest dobrze rozgrzany olej, jakąś minutkę, może półtorej, a sprężniki ziemniaczane są cienko skrojone, potrzebują 40-35 sekund, żeby były już gotowe do podania. Jakieś mega dietetyczne jedzenie nie jest? No nie jest dietetyczne, ale choć zawsze mówimy naszym klientom, że to jest, smażymy w oleju fit, więc one nie tuczą.
minivany, tak popularne w Stanach, jak i w Europie, są obecnie wypierane przez duże SUV-y, które są bardziej wszechstronne. Najnowszym przedstawicielem tego segmentu jest Toyota Highlander. 5 metrów samochodu, 7 osób na pokładzie, hybrydowy napęd na wszystkie koła, ale to dopiero początek zalet. Czwarta odsłona Toyoty Highlander jest zarazem pierwszą, która trafiła do oficjalnej sprzedaży w Europie. Opisywany model cieszy się dużą popularnością na amerykańskim rynku, a teraz wyrusza na podbój starego kontynentu. Highlander jest SUV-em technicznie zbliżonym do Toyoty RAV4, natomiast gabarytami bliżej mu do znanego u nas Land Cruisera. Auto jest produkowane w Stanach Zjednoczonych, które są jednym z głównych rynków zbytu. Najnowsza generacja bazuje na platformie przeznaczonej również dla RAV4 czy Camry. Nadwozie Highlandera mierzy 4,96 m długości, a podwozie ma rozstaw osi wynoszący 2,85 m. Jest dłuższy i szerszy od Land Cruisera. Świetnie dobrane proporcje sprawiają, że nowy model prezentuje się dynamicznie, a przy tym nie przytłacza swoimi rozmiarami. Bryła nadwozia jest narysowana ładnie i lekko, samochód wygląda dynamicznie, nowocześnie i spójnie ze stylistyką, którą prezentuje Corolla, Camry czy Prius. Należy dodać, że za atrakcyjnym wyglądem kryją się dopracowane właściwości aerodynamiczne. Dolna krawędź i boki przedniego zderzaka oraz tylny słupek, błotnik i spoiler zaprojektowano w sposób umożliwiający łagodny przepływ powietrza. Warto również zwrócić uwagę na 20-calowe felgi aluminiowe, które otrzymały specjalny wzór zapewniający lepsze chłodzenie i poprawę efektywności aerodynamicznej. W bagażniku nie brakuje miejsca. Jeśli podróżujemy w 5 osób, możemy zabrać 865 litrów bagaży, czyli 10 walizek. W 7-osobowej konfiguracji bagażnik nadal pomieści 332 litry. Po złożeniu drugiego rzędu siedzeń można uzyskać pokaźną przestrzeń ładunkową o pojemności 1909 litrów. Ogrom Highlandera nie znika po otwarciu drzwi. Po zajęciu miejsca za kierownicą okazuje się, że dzięki wysoko umieszczonemu fotelowi kierowca patrzy na innych z góry. Pod względem wyglądu wnętrza bliżej jej do luksusowych aut pokroju Camry niż kompaktowych. Kabina oferuje dużo przestrzeni. Charakterystyczne dla aut amerykańskich są szeroki tunel środkowy z olbrzymim schowkiem w podłokietniku, mnóstwo półek i schowków oraz gniazd USB. Tylko w przedniej części są trzy i to obok siebie. Jakość wykończenia wnętrza stoi na wysokim poziomie, a użyte materiały sprawiają bardzo dobre wrażenie. Na pochwałę zasługuje też solidny montaż. Fotel kierowcy jest komfortowy i ma całkiem spory zakres regulacji. Wsiadając do Highlandera po raz pierwszy, warto wiedzieć, że konstruktorzy zaprojektowali w nim aż 4 wyświetlacze. Między zegarami główny ponad 12-calowy head-up display na przedniej szybie i czwarty w lusterku wstecznym. Duży wyświetlacz można podzielić na dwa pola i na jednym wyświetlać np. wskazania nawigacji, a na drugim informacje o multimediach lub klimatyzacji. W środku tego SUV-a dużo się dzieje. Przyciski są po lewej i po prawej stronie kierownicy i na samym kole też. Kryją się na lewo od zegarów i wyżej i niżej pod ekranem, jeszcze bardziej pod ekranem, koło dźwigni zmiany biegów, a nawet tuż przy podłokietniku. Oczywiście nie ma w tym nic złego, że Highlander ma dużo fizycznych przycisków. Sterowanie wszystkim poprzez ekran nie zawsze jest wygodne. Im więcej zwyczajnych guzików, tym według mnie lepiej. Pokładowe multimedia to jeden z atutów Toyoty, a to dlatego, że Highlander został wyposażony w najnowszy system inforozrywki. Możliwości systemu multimedialnego można jeszcze rozszerzyć, podłączając telefon za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto. Ilością miejsca z tyłu Highlander spokojnie dorównuje Camry. Podróżujący w drugim rzędzie siedzeń mogą się czuć zupełnie swobodnie, w czym zasługa niskiego tunelu środkowego oraz przesuwanej kanapy z regulowanym oparciem. Dużą zaletą jest seryjna trójstrefowa klimatyzacja z dodatkowymi nawiewami nad głowami pasażerów z obu tylnych rzędów siedzeń. Toyota Highlander oferowana jest w Polsce wyłącznie z napędem hybrydowym czwartej generacji. Pod maską pracuje silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra i mocy 190 koni mechanicznych. Wspomaga go motor elektryczny o mocy 184 koni. Łączna moc układu hybrydowego wynosi 248 koni mechanicznych. Jest napęd na 4 koła, ale nie mechaniczny. Highlander nie ma wału. Tylne koła w razie potrzeby napędza dodatkowy 40-konny silnik elektryczny. Kierowca na wyświetlaczu w kabinie może śledzić przenoszenie momentu obrotowego na przednią i tylną oś. Bardziej ma dopomagać w trudnych sytuacjach drogowych niż w terenie. Średnie spalanie w cyklu mieszanym wynosi 6,6 litra na 100 km. Przyspieszenie od 0 do setki zajmuje 8,3 sekundy. Prędkość maksymalna jak na hybrydę Toyoty przystało to 180 km na godzinę.
Samochodem jeździ się zaskakująco łatwo. Duże gabaryty auto oraz jego waga nie utrudniają prowadzenia. Widoczność jest dobra w każdym kierunku, a manewry typu parkowania są łatwe dzięki czujnikom i kamerze pokazującej obraz z tyłu auta. Highlander mimo dużej masy jest autem dynamicznym. Przyspieszenie jest po prostu dobre, ma reakcję na dodanie gazu właściwe. Przy dynamicznym rozpędzaniu przyjemnie warczy benzynowy motor, a choćby lekkie zdjęcie nogi z gazu natychmiast skutkuje spadkiem obrotów. Warto jednak zwrócić uwagę, że napęd hybrydowy zastosowany w Highlanderze został pod niego naprawdę dobrze dopasowany. Powiększony zestaw akumulatorów pozwala na jazdę w miejskim korku bez włączania silnika spalinowego nawet przez kilkanaście minut. Jednocześnie auto z łatwością porusza się w trybie elektrycznym przy prędkościach 70 km na godzinę. Sam odzysk energii także jest bardzo skuteczny i szybki, a ruszanie bez udziału jednostki spalinowej wcale nie odbywa się w żółwim tempie, a wręcz przeciwnie, porównywalnie z innymi kierowcami. Bezstopniowa przekładnia ECVT została wyposażona w tryb sportowy z 6 wirtualnymi biegami, które można zmieniać za pomocą dźwigni lub łopatkami przy kierownicy. Kierowca może także wpłynąć na pracę napędu, wybierając jeden z 4 dostępnych ustawień: normalny, eko, sport i teren. Ten ostatni przyda się, gdy postanowimy zjechać Highlanderem z asfaltu. Ponadto dostępny jest jeszcze tryb elektryczny do prędkości 125 km na godzinę, w którym można przejechać niewielki dystans bez włączenia silnika spalinowego. Highlander zapewnia również wysoki komfort jazdy, w czym zasługa zawieszenia, które sprawnie wybiera nierówności, jak również bardzo dobrego wyciszenia kabiny. Dzięki temu w czasie podróży tym autem można naprawdę się zrelaksować i delektować się muzyką płynącą ze świetnego systemu audio JBL z 11 głośnikami. Nowy Highlander Hybrid otrzymał najnowszą wersję pakietu systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense, których zadaniem jest zapobieganie kolizji lub ograniczenie ich skutków. Nowe funkcje sprawiają, że system wspomaga kierowcę w bezpiecznej jeździe jeszcze w większym zakresie sytuacji na drodze. Pakiet zawiera m.in. układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z funkcją wykrywania pieszych w dzień i w noc oraz rowerzystów w dzień, inteligentny tempomat adaptacyjny działający w pełnym zakresie prędkości, współpracujący z układem rozpoznawania znaków drogowych, asystenta utrzymania pasa ruchu i automatyczne światła drogowe. Highlander jest standardowo wyposażony ponadto w układ detekcji przeszkód, zapobiegający kolizji podczas manewrów oraz system automatycznego powiadamiania ratunkowego. Highlander to świetny samochód na długie trasy, który oferuje nie tylko przestrzeń, ale także duży komfort, jak w przypadku Toyoty niezawodny napęd hybrydowy. Dzisiaj to już wszystko, ale bez obaw, za 2 tygodnie będzie zupełnie nowy program, na który serdecznie zapraszam już dziś, życząc szerokiej, bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.